Cześć, ja się nazywam Maciek Buta, jestem konsultantem IT, a freelancerem w zasadzie. Do tej pory udało mi się pracować na kilku zagranicznych startupów, między innymi z San Francisco, Dubaju, no i teraz ze Szwajcarii, z Lozany. iOS developmentem zajmuję się od 2009 roku, kiedy sobie kupiłem pierwszego iPhone'a, zacząłem tam jailbreakować, zobaczyłem jak to działa. No a potem siłą rzeczy, jako że jestem programistą, nauczyłem się tego przedmiotowego języka Objective-C i jakoś to tam poszło. Oprócz tego lubię też inne technologie. Teraz, jeżeli chodzi o technologię backendową, to bardzo ciepło patrzę na Elixir i sobie robię jakieś takie domowe projekciki. A w wolnym czasie, pewnie nie widać, ale latam dronami, gram na gitarze i interesuję się nowymi technologiami. Jeżeli chodzi o samą MuchMore, to powiem trochę więcej w trakcie prezentacji. Tytuł dzisiejszej prezentacji to jest Leveraging GPS Power on the Smartphone. I od razu, jeżeli ktoś ma jakieś uprzedzenia a propos tej schizofrenii językowej, to tak, cała prezentacja będzie po angielsku, ale dlatego, że też będę zdarzył się ją po angielsku prowadzić, a dodatkowo wydaje się, że te techniczne słowa jednak po angielsku są po prostu lepsze. Nie chciałbym się tu za długo zatrzymywać na tym slajdzie, ale wrócimy do słowa leverage. Ale zanim to nastąpi, chciałbym zacytować jednego fajnego gościa, Ilona Muska. Wiem, że niektórzy go szczerze nienawidzą, ale według mnie to naprawdę niezły wizjoner. I on a propos smartfonów kiedyś powiedział taką fajną rzecz w jednym z wywiadów, że gdyby mógł się cofnąć do czasów, kiedy ludzie latali na Księżyc i zapytałby ich, jakie są ich oczekiwania odnośnie roku 2018, no to powiedzieliby, no pewnie jakaś tutaj baza na Księżycu, już pewnie jakieś zalążki bazy na Marsie. No i zdziwiliby się, gdybyśmy im powiedzieli, że no niestety na Księżyc już nie polecieliśmy, a z Marsem no to na razie mamy tą robotę. Ale pewnie jeszcze bardziej by się zdziwili, gdybyśmy powiedzieli im, że ludzie w 2018 roku mają w kieszeni urządzenie, które ma dostęp do całej wiedzy ludzkości. Idąc za tym cytatem, chciałbym szybciutko przejść przez historię tego urządzenia, które każdy z nas ma dzisiaj w kieszeni. I wszystko zaczyna się w 1978 roku, kiedy zostaje zaprezentowana Motorola Dynatac. I to jest świetne urządzenie na tamte czasy. 10 godzin wytrzymuje na baterii, na jednym ładowaniu. To jedynie 50% tego, co mamy dzisiaj. 30 minut rozmowy, no to tutaj osiągnęliśmy troszeczkę lepsze wyniki. No jest to technologia, która wytrzymuje przesył danych 2 kilobity na sekundę i to jest w 100% analogowy, czyli po prostu analogowy jest przesyłany głos i tyle. Na szczęście 10 lat później powstała technologia 2G i tu już Nokia zaczyna królować ze swoim modelem 1011. 32-krotnie wzrosła prędkość. No i już mamy takie zalążki smart device, ponieważ możemy 99 kontaktów wrzucić na ten telefon. Możemy też użyć tego telefonu jako broni, ponieważ waży około 0,5 kg. No i wreszcie pojawiają się jakieś standardy cyfrowe, GSM, CDMA i dzięki temu możemy na przykład wysłać SMS-a. Znowu idziemy 10 lat w przód. No i mamy technologię 3G. To już pewnie, patrząc tak po średniej wieku, większość z Was doskonale zna. Pierwszy smartfon Nokia 6630. Osobiście nie znam nikogo, gdyby ten telefon był potwornie drogi. Ale znowu, prędkość rośnie 32-krotnie. Za to waga telefonu maleje, dostał aparat. Pewnie ze względu na to, że MMS-y stają się możliwe. No już mamy fajne standardy Edge, UTMS, HSDPA. Znaczy dzisiaj to już nie są fajne, ale przynajmniej da się na nich, powiedzmy, przeglądać internet. I tak naprawdę standard 3G jest załącznikiem powstania tych takich super smartfonów, czyli Androidów i iPhone'ów. Ale jeszcze ich, zdaje się, w tym roku nie ma. Natomiast 10 lat później już tych Androidów i iPhone'ów jest dosyć sporo. I mamy pierwszy telefon, który obsługuje standard 4G, a mianowicie HTC Evo, który chodzi na Androidzie 2.1 Eclair, czyli jak widać, trzymali się słodkości od samego początku. Jest to standard, znaczy się LTE wspiera standard IPv6 i podobno prędkość urosła 50-krotnie do 100 megabitów na sekundę, ale z tego co patrzyłem, to generalnie mija się z prawdą. To jest reklamowana prędkość.
No i możemy sobie od tego 2010 roku pojechać w przód, pomyśleć o technologii 5G, która w zasadzie już szali się za rogiem. Nie do końca wiadomo, kiedy będzie jej release. Obiecują 1 gigabit na sekundę, więc może będzie z 512 megabitów. Obiecują super wsparcie dla IoT, czyli tej takiej połączenia przez sieć z różnymi urządzeniami, z mądrą smyczą naszego psa, z jakimś smart walletem, który powiadomi nasz smartfon, że go zgubiliśmy itd. itd. No i oczywiście łatwo można się domyślić, że będzie pewnie jakiś lepszy quality, będzie lepszy sygnał, mniejsza latencja. No, gdzieś za parę lat się pewnie przekonamy. No i to by była taka krótka wycieczka właśnie w czasie. I z tego punktu chciałbym wrócić do tego słowa, które zostało użyte w tytule prezentacji, czyli leveraging. Od leverage to znaczy dźwignia. Nie ma za bardzo dobrego tłumaczenia na słowo leveraging i nie chodzi mi tutaj o narzędzie do grania na giełdzie, chodzi raczej o to drugie, czyli jak wycisnąć maksimum z czegoś, czyli jak tą dźwignię użyć na tym GPS-ie, żeby było naprawdę dobrze. Więc dochodzimy tak naprawdę do pytania, gdzie jest ta moc tej geolokalizacji? No bo to jest oczywiste, dobra, smartfon jest o tyle lepszy od powiedzmy przeglądarki internetowej, że ma parę tych dodatkowych modułów. No ale gdzie jest ta cała siła? Najpierw musimy się zastanowić, jak to w ogóle działa. Jak Jan Nisson Staken dał radę znaleźć tam tych przestępców, czy akurat tutaj to może żonę. I istnieje kilka takich technologii. Pewnie większość z was, z tego co się orientuję, jest deweloperami mobilnymi, więc to nie są żadne tajemnice. Ale przede wszystkim to jest GNSS, czyli Global Navigation Satellite System. I do tego można podpiąć GPS-a, GLONASS-a i Galileo. To są trzy niezależne systemy satelit. GPS jest, zdaje się, amerykański, GLONASS rosyjski, a Galileo to europejska sprawa. Tylko z tym Galileo to jeszcze też nie do końca to jest, powiedzmy, w użyciu. Jeżeli o to chodzi, to większość tak naprawdę przykleja tą etykietkę GPS-a do wszystkiego, czym nazywamy lokalizacją, co generalnie mija się z prawdą, bo to jest tylko jedno z narzędzi. A smartfony mają też coś takiego jak WFPS. To jest bardzo ciekawy system, który polega na tym, że istnieją dane na temat wszystkich sieci Wi-Fi w mieście i na podstawie jakiegoś tam zasięgu tych sieci, wystarczy, że znamy ich SSID, jesteśmy w stanie powiedzieć, gdzie ten telefon się znajduje. To jest oczywiście bardzo mądre, bo tam z tyłu jest sieć neuronowa, która jest w stanie nauczyć się, jak te smartfony się tam lokalizują. Ale to jest bardzo mocno przez każdy smartfon wykorzystywane i niektóre z nich, jak się wyłączy Wi-Fi, nawet powiedzą, hej, używasz lokalizacji, może chcesz włączyć to Wi-Fi, bo będzie lepiej. I rzeczywiście jest lepiej. Oprócz tego mamy GSM ONTS Strangulation. To jest w ogóle ciekawy system, który w ogóle nie potrzebuje niczego, tylko potrzebuje naszego numeru telefonu. I policja dzisiaj, nie wiem czy w Polsce, pewnie jakieś tam służby tak, potrafi strangulować dowolny telefon, znając tylko numer telefonu. Oczywiście to nie będzie dokładnie do jednego metra, ale potrafią to zrobić. I kluczem tego wszystkiego jest to, że smartfon to jest hybryda tych wszystkich rozwiązań. Generalnie, jeżeli chodzi o tą lokalizację, to używa prawdopodobnie wszystkich z nich. Jeżeli chodzi o systemy satelitarne, to pewnie jednego zamiennie w zależności od kontynentu. I póki co wydaje się, że dostajemy najlepsze, co można. To tyle, jeżeli chodzi o taki mały wstęp. I teraz chciałbym zrobić taki mały eksperyment. Mam nadzieję, że jeszcze nie śpicie. I przejdziemy do use case'ów. I najpierw chciałbym, żebyście przeszli na ciemną stronę mocy i podali kilka przykładów, w jaki sposób można wykorzystać GPS złośliwie. Żeby zrobić komuś krzywdę, albo żeby kogoś oszukać. Szukam pomysłów. Zobaczymy, że ktoś siedzi na Bahamach i odpadniemy mu dom. To jest bardzo dobry przykład, czyli tak naprawdę odwrócenie. Czyli nie interesuje nas, gdzie użytkownik jest, tylko gdzie użytkownika nie ma. No jeżeli nie ma go w domu, no to można mu tam zrobić wjazd na pochadę. Ktoś jakieś jeszcze ma pomysły? Możemy realizować codzienne ścieżki, żeby było wiadomo, gdzie dany użytkownik przebywa i w tym momencie można na przykład nabrać, tak? Na przykład, albo pokazywać jakąś reklamę, którą będzie widział codziennie, aż w końcu kupi. Bardzo
dobry przykład. Pokrywa się z tym, który też udało mi się wymyślić. To może przejdźmy szybko. Oczywiście, jeżeli ktoś coś ma, to chętnie posłucham. I dlaczego o tym mówię? Od razu, żeby nie było. Ja nie namawiam nikogo do robienia przestępstw. Tylko wydaje mi się, że jak się patrzę na dowolną technologię, to warto sobie to ugryźć najpierw od strony tego złego, żeby zobaczyć, co można z tym zrobić nie tak, żeby ewentualnie się zabezpieczyć, ale nie zawsze to jest możliwe, a po drugie, żeby realizując jakąś funkcjonalność, przemyśleć aspekty bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o tą ciemną stronę mocy, to mi się udało wylistować właśnie trakowanie naszej ofiary, albo w taki sposób, że wiemy, gdzie jest, żeby ją tam pobić czy cokolwiek, albo gdzie jej nie ma, żeby ją okraść. Zrobić sobie Pokémon Go bota i sprzedawać konta na Allegro. No i niby taka szara strefa, ale tak naprawdę nic złego, ale kiedy sobie pomyślimy, że docelowym jakby targetem naszych botów są dzieci, no to te dzieci nie mają pieniędzy i najprawdopodobniej skorzystają z karty kredytowej rodziców, nawet nie zdając sobie do końca sprawy z tego, że to jest coś złego. Można też oszukiwać na podatkach. Można sobie nagrywać na telefonie za pomocą jakiejś tam strawy, czy Endomondo, czy jakiejś specjalnej aplikacji dedykowanej do samochodów, kilometry, które przejechaliśmy. I jak mamy jednoosobową działalność, każdy kilometr przejechany to 50 groszy oszczędzone. Zdecydowanie nie polecam. Można też wysłać fejkowe wakacje na Facebooka i pokazać tym wszystkim zazdrosnym znajomym, że jesteśmy na Tajlandii, a potem w Tokio, a potem jeszcze może na Malediwach. Ale wydaje mi się, że tak naprawdę najbardziej niebezpieczny z tych wszystkich jest sztuczne alibi. I parę miesięcy temu w Niemczech była taka sprawa sądowa, w której bardzo głośno krzyczeli o tym, że sprawę udało się rozwiązać dzięki temu, że wykorzystano dane GPS ze smartfona. I kiedy to przeczytałem, to miałem tylko gorącą nadzieję, że nie stał za tym haker. Ponieważ te dane można sobie spreparować dowolnie praktycznie i to jest to kwestia umiejętności. Jeżeli oni to wzięli jako ostateczny dowód, no to coś z tym systemem prawnym jest nie tak. Dobra, to ktoś ma jeszcze jakieś inspiracje, jeżeli chodzi o ciemną stronę mocy? Moc jest z was silna, to dobrze. Dlatego możemy przejść do jasnej strony. To chyba będzie prostsze, bo każdy używa tego smartfona w jakiś sposób. I pytanie, do czego używacie GPS-a? No dokładnie, nawigacja jest zdecydowanie numer jeden. Żeby zobaczyć, co było po dobrej imprezie. No to też jest jakiś use case. Nie zdarzyło mi się, ale teraz kiedy o tym myślę, parę razy już się przydało. No, pokazuje ci wszystko. Dokładnie, pogoda, śledzenie naszego biegu, żebyśmy mogli się tym pochwalić. Bo nie sądzę, że ktoś tam te statystyki jakoś zbiera. No, ale można też na przykład odnaleźć zaginione dzieci. Są te aplikacje, w których możemy jakby nasze dzieci zalogować i gdziekolwiek one nie idą, możemy uzyskać ich lokalizację. Oczywiście teraz jak sobie weźmiemy Black Mirror, jeżeli oglądaliście, to może pójść w złą stronę, ale na chwilę obecną to raczej nie jest nadużywane i tylko w jakichś ekstremalnych przypadkach się przydaje jako taki last resort. Można też znaleźć skupiony telefon. Jest gdzieś tam ten telefon, nawet jeżeli jest wyłączony, to wysyła co jakiś czas lokalizację i za pomocą jakiejś tam przeglądarki webowej można wejść na stronę naszego konta Android czy iOS. No oczywiście to nie działa idealnie, ale da jakąś tam informację. Do pewnego stopnia to zapobiega kradzieży, ponieważ nie tak łatwo jest teraz ukraść telefon i go sprzedać jako urządzenie. Najczęściej, jeżeli kradną smartfonem, to dzisiaj po to, żeby sprzedać je na części, a to nie jest z kolei taki zarobek. Tylko to nie wynika z tego, że oni się boją, że zostaną strajkowani, bo doskonale wiedzą, co zrobić, żeby to urządzenie unieszkodliwić. Tylko bardziej chodzi o zabezpieczenia, które są jakby w środku smartfona. No i oczywiście z takich już typowych przykładów, no to trakowanie naszego biegu, czy tam rowera, czy czegokolwiek, czy właśnie naszych kilometrów w samochodzie, lub no tak naprawdę nawigacja, która powinna być na pierwszym miejscu. Z tego wcześniejszego slajdu możesz jeszcze dołożyć, wcześniejszego. Na portalu Strawy jest taki fajny artykuł teraz z logów zbieranych przez urządzenia w kieszeniach biegaczy. Są porobione bardzo fajne mapy obiektów, które są na Google Maps wyszarzone. Tak, tak. Kojarzę, że jakieś amerykańskie bazy nie tylko zostały wykryte dzięki temu, ponieważ nagle się pojawiały jakieś kwadraty.
No tak, to zdecydowanie groźna sprawa, bo dzięki temu jakby całe jakby ukrywanie tej bazy wojskowej przestało mieć sens. No ale wróćmy jeszcze jakby do tematu tego GPS-a, tylko w takiej kwestii może bardziej pragmatycznej, bardziej programistycznej. Bo no na pewno, jeżeli ktokolwiek zrobił jakąkolwiek aplikację mobilną, to gdzieś tam tego modułu GPS w końcu musiał użyć, nawet jeżeli to było pobranie pojedynczej lokalizacji. I wydaje mi się, że największym problemem jest bateria. Być może z tego, co słyszałem, są już baterie, które ładują się w 2 godziny i starczają na tydzień, ale są bardzo drogie. Więc być może te baterie przyjdą do nas za kilka lat i już nie będziemy musieli za bardzo o tym myśleć. Technologia 5G też daje pewne nadzieje, że będzie więcej jakby używała triangulacji, a mniej modułu GPS do lokalizowania użytkownika, co też troszeczkę odciąży baterię. No ale na dzień dzisiejszy musimy naprawdę się zastanowić, co robimy. I ja osobiście, jak mam użyć lokalizacji, to pierwsze, co robię, to przyklejam jakiś tam kod ze swojego Vista, gdzie mam wszystkie maksymalne uprawnienia, żeby mi odświeżał co sekundę, best accuracy i tak dalej. No i to jest dobre dla debugowania, bo jeżeli chcemy coś sprawdzić, to od razu to dostaniemy, a nie, że musimy czekać 15 minut na zmianę lokalizacji. Ale to zżera baterię i należy to sobie gdzieś tam zapamiętać, żeby to przemyśleć, jak często tego potrzebujemy, po co to potrzebujemy. I jeżeli aplikacja potrzebuje wiedzieć, w jakim jesteśmy kraju, to chyba bez sensu jest pobierać lokalizację, jakby była aplikacją nawigacyjną. Po drugie, to jest bardziej taka UX-owa rzecz i to też wydaje mi się, że dotyczy niestety mniejszości użytkowników, ale wydaje mi się, że powinniśmy im wytłumaczyć, co my dokładnie z tymi danymi robimy. Bo no, w najgorszym przypadku, jeżeli będzie wyciek z naszej bazy danych, to być może ktoś będzie w stanie strakować nas jako klienta. Trzeba powiedzieć, że to jest używane jak często, że to nie będzie zżerało baterii i też może przekonać kogoś, żeby dać tą lokalizację na stałe. Ale z tym już bywa różnie i z tego, co obserwuję, ci, którzy się wkurzają, najczęściej usuwają aplikacje w ogóle ze smartfona albo blokują lokalizację, no i po prostu pewne funkcje przestają mieć sens. No i jeszcze dwie takie myśli. Jeżeli chodzi o użycie lokalizacji w aplikacji na smartfonie, to dostajemy bardzo, bardzo, bardzo dużą moc, jeżeli chodzi o decydowanie, kiedy ta aplikacja się uruchamia i tak dalej. Na iOSie można na przykład wymusić odpalenie się aplikacji, jeżeli nastąpi coś takiego jak significant location change. To jest około 0,5 km. Czyli jakby, jeżeli ktoś się zastanawia nad działaniem aplikacji w tle i tak dalej, to można zmusić system do tego, żeby sam uruchomił naszą apkę. W Androidzie można zrobić sobie serwis, który będzie co 10 minut się odpalał. Jest to troszeczkę lepiej przemyślane. No i jeszcze jeden punkt. Upewnić się, że nasze dane są bezpieczne. I wcale nie mam na myśli tutaj security, bo o tym to mogłaby być oddzielna prezentacja i to jest też tak naprawdę walka z wiatrakami, bo zawsze znajdzie się haker, który pokona naszą obfuskację czy cokolwiek. Chodzi bardziej o zastanowienie się, które dane chcemy zapisywać i gdzie. I przykładowo, jeżeli mamy taką aplikację Ubera, która sobie zapisuje trasy kierowcy, ale jednocześnie powiadamia serwer, to tam trasy są zapisywane lokalnie, a update pozycji kierowcy jest strzałem na ślepo do serwera co powiedzmy tam 30 sekund czy co minutę. Gdyby chcieć robić jakiś taki live stream naszych danych do serwera, no to powstaje masa, jakaś kaskada problemów, co na przykład, jeżeli serwer zacznie zwracać błędy. No to nie możemy retryować tego requestu w nieskończoność, tylko pewnie musimy powiększać interwał, jakiś back of logic, to jest w ogóle kosmos. Więc najczęściej w tych rzeczach związanych z lokacjami jest najlepsza metoda KISS, czyli keep it simple. Zrób to, co potrzebujesz na dzisiaj, bez jakichś nie wiadomo jakich kolejek synchronicznych, to po prostu zróbmy tak, żeby działało. Sprawdźmy, na ile to się skaluje. Jeżeli się nie skaluje, to trzeba wymyślić coś lepszego. No i właśnie pytanie, bo mówiłem cały czas o tej dźwigni. Ale jeszcze nie powiedziałem, gdzie jest ta fajność. No bo byliśmy w stanie wymyślić fajne przykłady hakerskie, jeżeli chodzi o lokalizację, byliśmy w stanie wymyślić prawdziwe use case'y, ale są aplikacje, które robią coś więcej z tą lokalizacją. Przykładowo Uber albo Pokémon Go. To są jego ogromne infrastruktury. Jeżeli ktoś próbował grać w Pokémona, to wie, że to w ogóle na początku nie działało, że mieli takie obłożenie serwerów, że no nie dało się praktycznie skorzystać z aplikacji. Z Uberem było podobnie. Nas to nie dotknęło, ponieważ Uber wszedł do Polski, już sobie działał. I z tego, co się orientuję, Uber stawia klaster serwerów na miasto.
Czyli oni się nie zastanawiają nad jakimiś, nie wiem, takimi mega skomplikowanymi problemami maczowania, tylko mają na poziomie routingu przekazanie informacji do jednego serwera bądź do drugiego w zależności od tego, gdzie się znajdujemy. No i teraz, jeżeli chodzi o tą dźwignię, to można przynajmniej na chwilę obecną namnożyć kilka przykładów. Na przykład ciągłe trakowanie użytkowników. Jest takie pole do popisu dla jakichś tam, nie wiem, wyciągania newralgicznych danych, ale Uber to robi i to ma absolutny sens. Każdy kierowca jest na bieżąco trakowany, bo oni chcą to wiedzieć, bo to jest bezpieczne i tak dalej. A w ramach ciekawostek, i wiem to od gościa, który pracuje dla Ubera jako mobile developer, ekran, który widzimy na starcie, który pokazuje samochody, jest zupełnie fałszywy. I on kiedyś działał, ale zorientowali się, że to pozwala na przykład jakimś Uber hejterom, na przykład taksówkarzom z Warszawy, namierzyć takiego kierowcę zupełnie anonimowo. Czyli na zasadzie, ej, co początku jedzie biały i go obrywają tą farmą czy cokolwiek. Jak robili te numery w Warszawie, to musieli rzeczywiście po tego Ubera zadzwonić, więc ktoś był, jakaś karta płatnicza była podpięta, więc można było dochodzić, kto ten numer odwalał. Dalej, można ograniczyć pewne funkcjonalności na podstawie lokalizacji. Na przykład Chiny mają jakieś obłożone ograniczenia odnośnie pewnych jakichś, nie wiem, narzędzi finansowych, które realizuje nasza apka, więc jeżeli ktoś ląduje w Chinach, odbije się mu lokalizacja, to natychmiast funkcjonalności zostaną zablokowane. Znowu, oczywiście to się da obejść, ale dla Chińczyków to jest wystarczające. Oni po prostu nie wpuszczą aplikacji do Store, jeżeli ona tego nie będzie miała, a no 90% użytkowników i tak nie będzie tego obchodzić. To jest trochę podobny problem jak z VPN-a, gdzie blokują gdzieś tam internet, wystarczy puścić nasz ruch przez jakiś inny kraj, już mamy wszystkie strony. Ale trzeba to wiedzieć. Następnie mamy maczowanie użytkowników z danymi, które są związane z lokalizacją. Czyli jeżeli wyobrazimy sobie takiego Pokémon Go i chodzących ludzi, to tam co chwilę coś się dzieje, to jest stream danych. To nie jest zwykła baza, gdzie możemy powiedzieć, hej, daj mi wszystkich użytkowników, daj mi wszystkie dane i znajdźmy pary wspólne. Bo to będzie się wykonywało w jakiejś dziwnej złożoności, pewnie N-silnia. Więc trzeba czegoś mądrzejszego. No i ostatecznie to IoT, przynajmniej bardzo dobrze marketingowo sprzedawane, wydaje się mieć jakiś potencjał i tak naprawdę wszystko może być z tym IoT jakoś tam powiązane. I chciałbym jeszcze pokazać, że jedną stroną jest ta strona użytkownika, gdzie my dostajemy jakąś funkcjonalność, możemy przejechać się Uberem, a druga strona to są te wszystkie anonimowe dane, które ma Uber. I oni są w stanie sobie zrobić hit mapę, jak jest na przykład Open Air Festival, i dokładnie wiedzą, gdzie są ludzie, skąd jeżdżą, gdzie wysłać kierowców. Więc to jest tak naprawdę win-win. I no, tak naprawdę jest niewiele aplikacji póki co, które z tego korzysta tak pełną parą. No i tutaj chciałbym powiedzieć trochę o Much More. To jest produkt, który tworzymy w startupie. No i nasza taka definicja to jest cloud-based toolkit for developing context-aware mobile applications. To pewnie dużo nie mówi, ale tak naprawdę dostarczamy SDK, które pozwala na kontrolowanie lokalizacji na kilka różnych sposobów. I teraz jeżeli chodzi o kontekst, no to oczywiście to IoT to jest gdzieś tam coś, co powoduje, że tworzenie biznesu w obrębie tej technologii ma szansę za parę lat rzeczywiście eksplodować wykładniczo. Chociażby dlatego, że można pomyśleć o jakichś takich use case'ach, w którym rakieta do tenisa zapamiętuje lokalizację, w którą jedziemy. To jest oczywiście inteligentna rakieta do tenisa i rozluźnia nam napięcie tej rakiety w momencie, kiedy jesteśmy na przykład z dzieciakami. Bo prowadzimy szkolenia dla tych dzieciaków, więc rakieta się nauczyła razem ze smartfonem, że za każdym razem, kiedy w poniedziałek jedziemy 30 km od domu, ma rozluźnić rakietę i koniec. I to działa w ogóle bez naszej ingerencji. A z kolei, kiedy w niedzielę gramy z naszym najlepszym przyjacielem mecz, no to jest napięta na maksa. No i to może być jakiś tam nie do końca jakby mądry przykład, ale chodzi o to, że te funkcjonalności można mnożyć, może być ich pełno. I machine learning plus jakby ten context awareness może powodować, że to wszystko będzie działało samo. No i teraz oczywiście trzeba pokazać jakiegoś hockey sticka.
To jest liczba urządzeń IoT. Tak naprawdę tutaj cały czas do 2018 roku, no może 2016-2017, to są smartfony. No i zwykle jest tak, że osoba posiada jeden smartfon, ale te inne urządzenia IoT prawdopodobnie będą się mnożyły, bo jeżeli pomyślimy o smart rulecie, smart rakiecie do tenisa itd., okaże się, że każdy człowiek ma kilka lub kilkanaście takich urządzeń i one wszystkie działają w jakiejś tam, powiedzmy, sieci personalnej. I estymuje się, że w 2020 roku będzie ogromny wzrost tego wszystkiego ze względu na to, że będzie sieć 5G, że to wszystko będzie obciążało baterię dużo mniej i będzie po prostu dużo bardziej skuteczne. No to skoro już zobaczyliśmy hockey sticka, to teraz być może część z Was wpadła na jakiś pomysł, a dobra, to zróbmy jakiś prototyp. Ale problemem zrobienia prototypu, główny problem zrobienia prototypu jest to, że przy piwie wszystko wygląda świetnie, wymyśliliśmy z kolegami najlepszy pomysł na biznes, ale potem budzimy się rano i widzimy te wszystkie przeszkody, które staną na naszej drodze i zdamy sobie sprawę z tego, że te inwestycje po 10 milionów dolarów w startupy to nie są wyssane z palca, po prostu tyle pieniędzy jest potrzebne, żeby zrobić coś sensownego. No i możemy się tam zamotać w tej dżungli API, ale nawet jeżeli uda nam się to zrobić, to zrobimy jakąś tam kostkę Rubika, która powiedzmy ma pewien poziom skomplikowania, ale jest do ogarnięcia. Tylko że w momencie, kiedy zacznie nas używać 1000 użytkowników, a nie 10, to ona się nieco skomplikuje. I możemy stanąć przed problemem, który równocześnie się chce mieć i się nie chce mieć, kiedy ma się startup, problemem skalowalności. I chce się go mieć z tej strony, ponieważ to jest oznaka, że odnieśliśmy sukces, ktoś nas używa i używa tak mocno, że nie dajemy rady. Ale nie chce się mieć, ponieważ to się równa prawdopodobnie zaoranie wszystkiego, co mamy i napisanie od nowa. A w idealnym świecie chciałby się reużywać jak najwięcej produktów, które robimy do tej pory. No i to, co udało nam się zrobić, to jest jakaś tam magia, przynajmniej z mojej perspektywy. Nie mogę podzielić się jeszcze takimi totalnymi szczegółami, ale gościu, który robi doktorat na Uniwersytecie w Lausanne, wymyślił strukturę danych, która działa na kilku nodach i jest w stanie na żywo tak naprawdę wszystkie nasze lokalizacje maczować. Jeżeli ktoś lubi algorytmy, to już pewnie sobie pomyślał, że to przecież dobra, nie trzeba pobierać wszystkich urządzeń i wszystkich danych i ich maczować, bo można mieć jakieś drzewo. Fakt, można, pewnie jakieś czerwono-czarne albo quad tree, ale problem zaczyna się wtedy, kiedy to drzewo jest rozłożone na 5 serwerach i musimy na przykład dokonać obrotu jakiejś gałęzi. Wtedy to jest w ogóle jakaś historia, no, do tej pory pewnie rozwiązana przez Ubera i Pokémon Go. No ale nam się udało i skalujemy się. I to wszystko tak naprawdę, co robimy, to jest stary, dobry system PubSub. Czy zastanawiam się w zasadzie, czy on jest aż tak stary, że większość z was pierwszy raz słyszy o systemie PubSub? Ktoś słyszał o systemie PubSub wcześniej? Jest jedna osoba, która się zgłosiła. No takie miałem też przewidywania, bo generalnie system PubSub wywodzi się gdzieś tam z początków Java, tam implementowali takie rzeczy. My jesteśmy troszeczkę inni, ale najpierw chciałbym wytłumaczyć, o co w tym chodzi. Zmieniamy nasz sposób myślenia na tak naprawdę trzy modele: publisher, service i subscriber. I publisher to jest gościu, który chce coś dać. Service to jest no, oczywiście nasz system nodów, a subskrybenci to są osoby, które chciałyby coś wziąć. No i w prosty sposób, przykład, ktoś gra w gry karciane, na przykład Magic the Gathering albo coś takiego. To jest taka kolekcjonerska gra, gdzie ludzie rzeczywiście na Facebooku się wymieniają kartami. Więc można pomyśleć coś takiego, że subskrybenci wrzucają do serwisu informacje, jakie karty ich interesują, po jakiej cenie. I jeżeli pojawi się ktoś, kto ma dokładnie taką samą kartę, jaką chcemy, to natychmiast subskrybenci są o tym powiadomieni. Czy przez push notyfikację, czy przez socket, czy przez jakiś onboarding, to już jest kwestia jakby wyboru technologii. Ale jesteśmy w stanie tych ludzi bardzo szybko zmeczować. No i możemy przejść do kolejnego jakiegoś takiego use case'u. Mamy sobie panie i panów z telefonami. Tworzymy jakąś taką publikację, że jestem facetem, mam 24 lata, jestem singlem i szukam w 30 metrów kogoś przez jedną godzinę.
No i tutaj drugi pan i jest pani, która spełnia wymagania tego pana i zostaną powiadomieni o sobie. No i tak naprawdę, jeżeli się przemnoży szczególnie ten ręcz na setki kilometrów, to to jest Tinder. I Tinder co prawda nie musi aż tak bardzo się męczyć z ciągłą zmianą lokacji użytkownika, bo to jest raczej przyklejone gdzieś tam do środka miasta i męczuje te osoby w mieście, ale to jest tak naprawdę system PAPS-a. Pójdźmy dalej i sobie wyobraźmy jakieś miasto fajne i turystę w środku. Możemy zrobić prosty system z PAPS-a, w którym każdy monument czy park jest publikacją, a nasz użytkownik jest subskrybentem i mówi dokładnie to, czego chce. Czyli w momencie otwarcia aplikacji dostaje na klatę ekran, w którym mówi lubię jedzenie azjatyckie, lubię piwo, lubię monumenty, bardzo nie lubię muzeów, więc w ogóle ich nie chcę widzieć i parki uwielbiam najbardziej. I wtedy, kiedy ta osoba wyciągnie tą turystyczną apkę, to widzi dokładnie to, co chce. Nie ma nawału pinów na mapie i nie wie, co z tym zrobić, tylko po prostu idzie i może sobie chodzić od pina do pina. Jest wysoka szansa, że tak naprawdę to będą rzeczy, które się jej spodobają. I znowuż tutaj można od drugiej strony spojrzeć na to miasto, które wyda taką aplikację, będzie miało hitmapę, gdzie poruszają się turyści. Anonimowo będzie mogła jakby tak naprawdę nawet sterować cenami nieruchomości na podstawie tych danych. Wiedzieć po prostu, gdzie są drogie nieruchomości, a gdzie tanie. No i tutaj też jest podany przykład Beacona. Obecnie wspieramy Beacony i jest to pierwszy jakby z tych takich rzeczy IoT, małe bo małe, no ale działa. I wykorzystujemy do tego, żeby zapewniać jakieś takie eventy tego typu, jeżeli jesteśmy w środku jakiegoś budynku. Bo jak pewnie się orientujecie, GPS, jak jesteśmy w środku, ma dokładność tam do 30 metrów, ale wtedy możemy się posiłkować beaconami czy jakimiś innymi urządzeniami Bluetooth Low Energy. No i jakiś ostatni przykład i mam nadzieję, że ktoś mi pomoże. Wyobraźmy sobie problem, że są food trucki i mamy użytkowników, którzy chcą konkretne jedzenie, widzieć o której godzinie jest, gdzie. No, to pewnie popularny problem tutaj w ogóle w Olivia Business Center w czasie lunchu. Kto jest publikatorem w takim systemie? Mogą być obie. A w jakim sensie? Co publikują? Tak, znaczy, bo tutaj właśnie fajnie, że to ugryzłeś z obu stron, bo w pierwszej kolejności można pomyśleć, że to kierowca food trucka się zapublikuje i okej, ale z drugiej strony kierowcy food trucków mogą chcieć wiedzieć, gdzie są użytkownicy. I może nie jakąś dokładną lokalizację, ale jakąś hitmapę. I znowu mamy tutaj win-win. Kierowca food trucka widzi publikację użytkowników i wie, gdzie jechać, a klienci, powiedzmy, dostają informację o tym, że pojawił się food truck w promieniu 300 metrów od ich biura. No i to był taki ostatni use case. I chciałem tylko powiedzieć, w zasadzie się trochę pochwalić. Zostaliśmy niejako, znaczy może stanęliśmy w tym startupie w miejscu, gdzie stwierdziliśmy, że pora, jak tu żartujemy, zjeść to psie żarcie, które produkujemy. I postanowiliśmy pójść na Game Jam w Genewie, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście to SDK, które stworzyliśmy, jest w stanie nam pomóc zrobić na przykład grę a la Pokémon Go czy jakkolwiek. No i udało się. A niestety jest pending review na tej aplikacji, ona się nazywa Steam Link, ale będzie dostępna. I w zasadzie logika jest bardzo prosta. Teoretycznie najlepiej się gra 2 na 2 osoby, ale to można jakoś tam sparametryzować. To jest oczywiście produkt hackathonu, więc nie spodziewajcie się nie wiadomo czego. Ale celem gry jest połączenie linków pomiędzy żółtymi transmitterami i czerwonymi receiverami. I w momencie, kiedy uda nam się to zrobić, za pomocą swojego reachu, bo ten zielony półka to jest reach, i reachu naszych jakby sojuszników z naszego teamu, zaczynamy nabijać punkty. No i oprócz tego jeszcze zaczyna lecieć muzyka z telefonów, na każdym telefonie leci co innego, ale to jest już powiedzmy taki bajer niż rzeczywista realizacja tego systemu. No i to się udało zrobić 48 godzin, a zanim zrobiliśmy tą grę, zrobiliśmy jeszcze taki treasure hunt, tam jest gdzieś jakiś taki mały screenshot,
gdzie za pomocą takiej prostej stronki w JavaScriptie można było umieszczać skarby na mapie i tym skarbem był śmieszny obrazek. Nie pytajcie, co wrzucaliśmy w wersji testowej, ale to były śmieszne rzeczy. No i teraz cały czas pracujemy nad różnego rodzaju usprawnieniami. To jest właśnie FOMO, za pomocą którego dodawaliśmy armor czy miecz w tej naszej grze Treasure Hunt. Ale to wszystko są POC, my chcemy wypuścić open source i pokazać ludziom, jak udało nam się to osiągnąć. Jakby naszym profilem na chwilę obecną jest powiedzmy ten software as a service, dostarczamy SDK i backend. Jesteśmy w wersji beta w tej chwili, ale na te trzy kampy postanowiliśmy otworzyć rejestrację. Jeżeli ktoś jest zainteresowany testami, to zupełnie za darmo można się tym pobawić. Chętnie docenimy każdy feedback, negatywny, pozytywny, ponieważ to jest cały czas w fazie rozwojowej. Jeżeli macie jakieś pytania takie szczegółowe, to zapraszam po toku albo na maila. Jeżeli chodzi o preskę, to było tyle. Wielkie dzięki. Pytania jakieś? Może ty masz, Krzysiu, jakieś pytanie? Tak, ja chciałem cię zapytać, czy będzie przerwa po twoim wystąpieniu? Nie będzie. Ale może jednak ktoś coś... Prezentacja była jasna. Dużo rzeczy było po ciemnej stronie mocy. Ja zawsze mówię, że było albo tak dobrze, albo tak źle. Przyjmiemy wersję pierwszą. Chyba, że ktoś chce zapytać się. Jest. To znaczy ja mam takie drobne pytanie, może bardziej uzupełnienia. Co byś jeszcze coś więcej powiedzieć o tych beaconach, o wykorzystaniu beaconów? Tak, znaczy nie, żeby nie było, nie stworzyliśmy cudów. W tej chwili to jest integracja z naszego backendu, że można sobie dodać te beacony, dodać do nich jakieś dane, bo beacon to jest tylko ID i tak dalej. I te dane się pojawią po prostu w SDK w momencie, kiedy zostanie wykryty event proximity. To jeszcze raz podziękujmy, bo on bardzo prawie się rozwiązał.